ani razu. Ten nigdy nie będzie w niebie. Słuchajcie. Słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, bo takie jest zrządzenie Boże, że kto nieraz nie był człowiekiem, temu i człowiek nie pomoże. Szkoły, która podjęła się wyzwania, przystąpiła do zacnej myśli inicjatywy wsparcia Questy na rzecz starych, opuszczonych pomników. Pomyśleliśmy, że jest to piękny gest. Wystawienie dziadów w Dniu Wszystkich Świętych, w dniu, kiedy przychodzimy na cmentarz, żeby uczcić pamięć o innych. Pomniki są jakąś formą wyrazu pamięci o tych, którzy z nami żyli, a których już nie ma. Więc stąd też pomysł wsparcia tej corocznej Questy. Więc mam nadzieję, że to był pierwszy raz i nie ostatni, że będziemy mogli wspierać tę inicjatywę wspólnie z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej. Dlaczego też w tym terminie? No dzisiaj jest Wszystkich Świętych i każdy z nas jest powołany do świętości, tylko czasami zapominamy, jaka jest ta droga do tej świętości, więc chcieliśmy za śladami Mickiewicza przypomnieć wszystkim, jak budować tę swoją świętość, jak tworzyć pamięć o nas, pamięć, no, która zostanie, kiedy nas już tutaj nie będzie. Pamięć albo o ludziach świętych, czy też tak jak Pan Widmo, o ludziach przeklętych. Więc mam nadzieję, że te nauki, które dzisiaj tutaj wielokrotnie wybrzmiały, będą przyświecać nam każdego dnia i będą nam pomagać w tworzeniu tej naszej własnej świętości, tej drogi do naszej świętości. To była druga część dziadów, czyli cały ten obrzęd. Bardziej chcieliśmy się skupić na tym, o czym powiedziałam przed chwilą, na istocie, na tym dążeniu do świętości, na tym, żeby przypomnieć sobie ten drogowskaz, który powinien nam przyświecać. Próby odbywały się u nas w szkole, więc te ostatnie 3 tygodnie to była taka intensywna już praca. No, na ile warunki oczywiście pozwalały i zajętości dzieci. Mówimy, że dzisiaj dzieci mają bardzo dużo zajęć. Natomiast myślę, że ja się cieszę, że podjęli się tego zadania, tego wyzwania, bo to jest naprawdę bardzo trudno stanąć przed ludźmi, wystąpić. Więc myślę, że ja jestem z nich dumna i bardzo się cieszę. Były dzieci, które same się zgłosiły, więc z nimi pracowaliśmy nad tym spektaklem. Więc tutaj są obecni uczniowie, są również absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej. No i oczywiście ja, nauczyciel, dyrektor, ale są tutaj z nami również pracownicy szkoły, nauczyciele, nasza pani psycholog, pedagog, więc jest nas tutaj dużo. Thank you.